Budowa i uroczyste otwarcie hali sportowej w Stawiskach to moment, na który społeczność szkolna, ale i mieszkańcy gminy Stawiski czekali od bardzo dawna. To najlepszy prezent na nowy rok szkolny, który dzieci i młodzież szkoły podstawowej imienia Tadeusza Kościuszki w Stawiskach rozpoczną w pełnowymiarowej hali sportowej. Hala sportowa w Stawiskach to było marzenie. Marzenie wielu pokoleń mieszkańców, wielu pokoleń i tych młodych uczniów i tych starszych, którzy już odchodzili. Poświęcenia kompleksu sportowego w Stawiskach dokonał ordynariusz diecezji łomżyńskiej biskup Janusz Stepnowski, który życzył młodzieży sukcesów nie tylko w sporcie. Ja z mojej strony chciałem pogratulować społeczności Stawisk, a szczególnie młodzieży, która będzie tu uczyć się za ten piękny obiekt. I mam nadzieję, że dzięki właśnie tej sali tu narodzą się też przyszli mistrzowie sportu. 350 uczniów szkoły podstawowej w Stawiskach, ze szkoły w Porytem, a także 120 przedszkolaków ze Stawisk będzie mogło korzystać z pięknego i funkcjonalnego obiektu. Być może powstaną w szkole klasy sportowe. Jest to historyczna chwila nie tylko dla społeczności szkolnej, ale dla mieszkańców, ponieważ od pokoleń czekaliśmy na taki obiekt sportowy. Zawsze było o tym mówione, plany pokazywane, udostępniane, ale po raz pierwszy stało się faktem. List od wicepremiera Jacka Sasina odczytał szef jego gabinetu Piotr Rycerski, a poseł Kazimierz Gwiazdowski pismo od wiceministra sportu Jacka Osucha, u którego inicjatywa Stawisk od początku znalazła wsparcie. Rozwijanie pasji młodzieży to także zajęcia sportowe, które teraz będą odbywały się na najwyższym poziomie. Życzenia społeczności uczniowskiej w Stawiskach złożył także wiceminister edukacji i nauki. Cieszę się, że także uczniowie na naszym terenie mogą korzystać z dopłat rządowych. Dzięki temu powstają nowoczesne obiekty sportowe, takie jak ten w Stawiskach, i potem będą mogli ćwiczyć w dobrych warunkach. Dużo lepiej poznają się reguły piłki siatkowej, piłki nożnej czy jakiejkolwiek innej dyscypliny, kiedy są do tego dobre warunki. To na pewno ułatwi też nauczycielom przekazywanie wiedzy, a młodzież zachęci do tego, żeby się po prostu ruszać. Nowa hala sportowa to blisko 2000 m2 powierzchni, na której wydzielić można 4 boiska oraz nowoczesne zaplecze techniczne, w tym siłownia. Powstał także budynek pełniący funkcję łącznika szkoły z halą, w którym mieszczą się szatnie, świetlica, stołówka oraz gabinety logopedy i pedagoga. Cieszę bardzo, że właśnie udało się wspólnym wysiłkiem doprowadzić do tego, że ze wsparciem środków, centralnych środków rządowych, ta sala powstała. Starożytni mówili, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Podziękowania dla ministra sportu, dla premiera Mateusza Morawieckiego za to, że zrozumiał potrzebę budowy. Cegiełkę do budowy hali sportowej w Stawiskach dołożył m.in. Zarząd Województwa Podlaskiego, który reprezentował Marek Olbryś, i zapewnił panią burmistrz o dalszym wsparciu jej bardzo dobrego zarządzania gminą. Tam, gdzie jest dobra inicjatywa, słuszny cel, Województwo Podlaskie zawsze stara się pomagać i w tym przypadku również. I myślę, że to jest taka hala w przyszłość dla sportowców, dla samorządu gminy i miasta Stawiski, bo to jest sala XXI wieku. Marszałek Olbryś, podobnie jak inni goście, przekazał młodzieży szkolnej piłki i zachęcał do uprawiania sportu, a nie tylko mówienia o nim. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 15 milionów złotych. Gdy zrodziła się inicjatywa, było to więcej niż połowa całorocznego budżetu gminy. Odważny, ale też ryzykowny plan rozpoczynającej dopiero swoją pierwszą kadencję burmistrz zyskał jednak poparcie radnych. 5 milionów złotych pochodzi z Ministerstwa Sportu, z programu Sportowa Polska, 4,5 miliona złotych z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ponad 1 200 000 złotych od marszałka województwa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W kolonii Boćki na Podlasiu para prezydencka wzięła udział w tradycyjnym święcie plonów. Podczas ubiegłorocznych dożynek prezydenckich reprezentanci kolonii zajęli pierwsze miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę prezydenta RP. Parę prezydencką powitano w kolonii chlebem i solą. Zaprezentowano zwycięski wieniec dożynek prezydenckich 2021 oraz tegoroczny, który wygrał eliminacje powiatowe i wojewódzkie. Wystąpił zespół folklorystyczny Klekociaki z Bociek oraz zespół pieśni i tańca Podlaskie Kukułki.
Para prezydencka już po raz drugi odwiedziła gminę, z której pochodzi zwycięski wieniec dożynek prezydenckich. W sierpniu ubiegłego roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda uczestniczyli w dożynkach gminy Tarnów w Zbylitowskiej Górze. Pierwszą niedzielę września rolnicy z gminy Sokoły dziękowali za tegoroczne zbiory. Święto plonów tradycyjnie rozpoczęto od nabożeństwa dziękczynnego w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie dożynkowy korowód przeszedł na plac przed Centrum Wystawienniczo-Targowym, gdzie wójt gminy Sokoły Józef Zajkowski powitał gości i miejscowych rolników. Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, czarnej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Wicepremier Sasin, który był gościem honorowym dożynek w Sokołach, mówił o charakterystycznym dla rolników, także z naszego regionu, przywiązaniu do tradycji i wartości chrześcijańskich. Zwrócił on także uwagę, że Podlaskie ma ogromny potencjał, ale cały czas potrzebuje wsparcia, tak aby dogoniło bogatsze regiony Polski. W wystąpieniach gości nie mogło zabraknąć nawiązania do sytuacji za naszą wschodnią granicą i obaw związanych z rynkiem żywnościowym. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lech Antoni Kołakowski zwrócił uwagę, że w dobie kryzysu spowodowanego wojną na Ukrainie, dzięki rozwiniętemu rolnictwu Polska nie musi obawiać się głodu. Mieszkamy na terenie najlepszego rolnictwa polskiego, być może nawet europejskiego. Tu są dobrzy rolnicy, ale podstawą rolnictwa jest hodowla. Tam, gdzie jest hodowla, w szczególności hodowla bydła, inne negatywne skutki nie będą tak bardzo dopiekać rolnikom. Zebranych plonów gratulowali rolnikom także poseł Stefan Krajewski, wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski i senator Mariusz Gromko. Natomiast europoseł Krzysztof Jurgiel, który w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. polityką rolną, zauważył, że zarówno samorząd województwa, jak i obecny rząd przyjęły politykę zrównoważonego rozwoju tak, aby poziom życia obszarów wiejskich mniej zamożnych dorównał tym bogatszym. Dotyczy to również możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Doświadczenie, które zdobyłem jako poseł, jako minister, staram się przełożyć na polityki, które są uchwalane w Parlamencie Europejskim, a więc wspólna polityka rolna czy polityka spójności. To właśnie z tych środków polityki spójności, wspólnej polityki rolnej rozwijają się m.in. nasze miejscowości. To choćby przyjęte w kontrakcie programowym dla województwa podlaskiego utworzenie Podlaskiej Strefy Zrównoważonego Rozwoju o wartości 15 milionów euro, gdzie powstaje tak zwana Rolnicza Dolina Wodorowa. Instalacja ma dostarczyć paliwo wodorowe do gospodarstw rolnych i domowych. Zarówno samorząd województwa podlaskiego, jak i też ministerstwo zaakceptowało. Czekamy teraz na stanowisko Komisji Europejskiej, ale myślę, że będzie wszystko dobrze i będziemy mogli się cieszyć właśnie z takiej inwestycji tutaj w Sokołach. Uroczystości dożynkowe zostały połączone z otwarciem Centrum Wystawienniczo-Targowego w Sokołach. Na prawie 2-hektarowym terenie powstały 2 hale i budynek administracyjny, gdzie będzie zaplecze sanitarne i gabinet weterynaryjny. Większa z hal może służyć prezentacji zwierząt, w mniejszej mają być dla nich stanowiska i kojce. Wnętrza są nowoczesne, posiadają klimatyzację i mogą pełnić wiele funkcji. To pierwsze takie miejsce w regionie. Siedemdziesięciolecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej świętowali mieszkańcy Jednaczewa. Jednostka cały czas się rozwija, przybywa druhów, coraz pojawia się nowy sprzęt i samochody. Teraz strażacy ochotnicy posiadają również swój sztandar, który między innymi zasponsorowany został przez mieszkańców wsi. Swoje jubileuszowe święto strażacy z Jednaczewa zorganizowali w pobliżu strażnicy, która mieści także świetlicę wiejską. Czego życzymy naszym strażakom? Życzymy im, żeby tę służbę, którą pełnią, pełnili z godnością, z odwagą i rozwagą, by ze wszystkich akcji wracali do swoich rodzin zdrowi, szczęśliwi, ze spełnionego obowiązku, by tak jak głosi ich odwieczna dewiza, Bogu na chwałę, ludziom
na ratunek śpieszyli. Amen. Historię jednostki OSP w Jednaczewie przypomniał jej komendant Michał Kamiński. Wszystko zaczęło się w 1952 roku od inicjatywy czterech mieszkańców. W 1964 roku powstała strażnica. Pierwsze wozy bojowe, rozwój i rozbudowa, rodzinne łańcuchy strażaków przewijały się we wspomnieniach. Obecnie OSP to 23 członków czynnych oraz kilku wspierających i honorowych. Młodzieżowa drużyna pożarnicza liczy 16 osób. Strażacki jubileusz przywiódł do Jednaczewa liczne grono gości. Składali oni życzenia i gratulacje ochotnikom. Bardzo cieszę się, że jest aktywizowanie się społeczności lokalnej. Tu widzimy mężczyzn, młodych mężczyzn, ale też widzę i niektóre kobiety, młode dziewczęta też chętnie wstępują. OSP jest potrzebna, jest to lokalny patriotyzm, jest to działanie na społeczności lokalnej. 70. rocznica honoruje ich działalność. Jest to praktycznie 3 pokolenia. Słowa uznania w kierunku strażaków i wyrazy szacunku skierowali również posłowie Jarosław Zieliński i Kazimierz Gwiazdowski. Przedstawicielom rządu, parlamentu, samorządu, instytucji i służb przypadła także w udziale przyjemność symbolicznego wbijania gwoździ w drzewce nowego sztandaru. Każdy jubileusz straży jest ważnym wydarzeniem dla danej jednostki, ale też i dla społeczności lokalnej. 70-lecie OSP Jednaczewo, nadanie sztandaru, jego wręczenie, poświęcenie to ważne wydarzenie dla jednostki, myślę, że też i dla społeczności. Będą o nim pamiętać przez lata. Jednostka nie należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, ale niemniej jednak w tym całym zabezpieczeniu bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę na terenie gminy. Życzymy jednostce wszelkiej pomyślności, dalszego rozwoju i działania na rzecz dobra wspólnego nas wszystkich. Liczna grupa zasłużonych druhów została uhonorowana odznaczeniami, w których wręczaniu brał udział m.in. wicemarszałek Marek Olbrych. 70 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Jednaczewie to tradycja, już można powiedzieć, to duży okres czasu i ten długi okres istnienia działalności ochotników w Jednaczewie to dużo znaczy to, że przez 70 lat ta organizacja przetrwała, to znaczy, że jest potrzebna dla mieszkańców i o to właśnie chodzi, że oni są tutaj bardzo potrzebni dla mieszkańców i województwo podlaskie dba o OSP, staramy się pomagać, wspierać, bo to jest znakomita rola dla samorządów również. Na zakończenie uroczystości mieszkańcy zostali zaproszeni na wspólną zabawę oraz przepyszną grochówkę, która jest specjałem sąsiadów z Kupisk.